Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezwykle miło kolejny raz spotkać się z Państwem w programie, który nazwaliśmy Strefa Złotego w odpowiedzi na toczącą się wielką dyskusję na całym, w całej Europie o wartości strefy euro. My chcemy pokazać siłę polskiego pieniądza, siłę banku centralnego, rolę banku centralnego w kształtowaniu wartości pieniądza, przede wszystkim. Odpowiadać na pytanie związane czy pytania związane z, z tym, jak kształtuje się polska gospodarka i na ile właśnie polski złoty jest niezbędny dla osiągania przez polską gospodarkę sukcesu. Drodzy Państwo, zapowiadaliśmy, że i zapowiadałem, że będziemy spotykać się z ekspertami z wysokiej klasy, najwyższej, najwyższej klasy ekonomistami w Polsce i przyznam, że udało mi się zaprosić jako. Takiego gościa otwierającego tematykę dyskusji z instytucjami zewnętrznymi, reprezentanta właśnie tej sfery ekonomistów, ale też uczestniczących szeroko w debacie ekonomicznej. Piotr Zbigniew Soroczyński jest naszym gościem. Witam serdecznie, Piotrze. My z Piotrem się znamy, bo wielokrotnie w różnych programach uczestniczyliśmy, więc my pozwolicie Państwo, że będziemy mówić to siebie na ty, bo ciężko jest ukrywać to, że mamy ze sobą tą długoletnią znajomość. Polski ekonomista, urzędnik państwowy, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów 2006-2007, taką informację mam, ale też absolwent Szkoły Głównej Handlowej, czyli tak jak ja, Artur Bartoszewicz, prowadzący ten program ze Szkoły Głównej Handlowej, ale też w 1994 do 2000 roku pracowałeś w Banku Handlowym w Warszawie, Następnie była też twoja, Twój czas w Banku Ochrony Środowiska i właśnie przejście do Ministerstwa Finansów. Też byłeś prezesem zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów, kredytów Eksportowych. Owszem. I później Krajowa Izba Gospodarcza, czyli ten obecny, obecne miejsce. Drodzy Państwo, i to jest właśnie. Ważne, bo to doświadczenie jest interesujące, ale to, co Piotr robi w, jako główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, jest niezwykle ważne i istotne, bo poza pracą, którą wykonuje dla przedsiębiorców, bo Krajowa Izba Gospodarcza jest reprezentantem realnym przedsiębiorców w Polsce, środowiska biznesowego, to Piotr jest niezwykle docenianym ekonomistą w Polsce. I ja mam informację ostatnio, może jest następna, ale tą, co udało mi się znaleźć, 15 marca 2024. Główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński triumfuje w konkursie na najlepszego analityka makroekonomicznego dziennika Parkiet. I teraz, drodzy Państwo, wyprzedzając BOŚ, BGK, Adior Bank, PKO BP. Piotrze, jak ty to robisz, że w ramach KIG-u, KIG nie jest instytucją finansową, nie jest instytucją, Ogromnym zapleczu analitycznym. Raczej jesteście wyspecjalizowani, pomimo tego, że macie zespół, jesteście wyspecjalizowani w różnych obszarach. Potrafisz być lepszy niż zespół BOŚ, zespół BGK, Alior Bank, PKOBP. No, myślę, że to jest kwestia. No... Odrobiny szczęścia, jednak nie oszukujmy się, wszystkie zespoły analityczne, które biorą udział w tym konkursie, to, to, to wytrawni gracze o doskonałym warsztacie, o doskonałym dostępie do wiedzy, o możliwości przetworzenia w głowach tej wiedzy, i to też troszkę jest kwestia nie, nie, w jednym nie, roku nie, 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 więcej nie szczęścia, w mniejszych szczęścia, co mi więc bo, więc dobre nie, wyniki nie się. w konkursie Focus Economics Analysis Analy 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 Forecast Awards za 2022 rok. E, no by tych nagród było więcej. Więc to nie jest tak, że ty masz szczęście co jakiś czas i akurat się udaje, i, i, i dosyć wysoko w poszczególnych konkursach się umieszczasz. To jest jednak chyba bezdyskusyjnie kompetencja i wiedza, którą zgromadziłeś i potrafisz prognozować dosyć. Skutecznie. No myślę, że to jest kwestia takiej ciekawości życia, również w tym aspekcie gospodarczym, oglądanie tego wszystkiego od długiego czasu, też jakaś tam pamięć od, 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 od kilku dekad, co się działo, w jaki sposób gospodarka mm -hmm. reaguje na różne impulsy. Jest to też taki troszkę zestaw doświadczeniowy, pewnie też tutaj. Dobrze, ale to powiedz nam troszeczkę o swoim warsztacie, bo mówisz <laughs> o doświadczeniu, mówisz o tym, że ono jest istotne, bo gromadzi się jakąś pamięć instytucjonalną, pamięć relacyjną, pamięć zdarzeń, ale jak się podchodzi do prognozowania, bo to jest niezwykle ciekawe. Narodowy Bank Polski też musi zderzać się z prognozowaniem i tu to, to wiem, bo rozmawiałem i rozmawialiśmy ostatnio ze członkiem Rady Polityki Pieniężnej, ale w ogóle z pracownikami Narodowego Banku Polskiego miałem przyjemność rozmawiać i tu jest masę departamentów. Bardzo specyficznych, to jest centrum analityczne, ogromne centrum analityczne. To jak ty sobie radzisz, jak kształtuje się twoja praca i jak decyzje ty podejmujesz, przecież tych informacji masz. O ogrom i, i podobną ilość, jak inne instytucje i jak, jak to robisz? No, oczywiście nie ma porównania pomiędzy tym, co można zrobić na poziomie takiego niewielkiego zespołu analitycznego, czy jakiejkolwiek instytucji, nawet bankowej, czy ubezpieczeniowej, która nawet stara się być na bieżąco ze wszystkim. No, w sposób zrozumiały żadnej z takich instytucji rynkowych nie stać na, na zespoły, które miałyby kilkadziesiąt osób wyspecjalizowanych w różnych fragmentach rynku, które mogą w odpowiednim trybie to przemyśleć. No, ale jak pokazuje praktyka, bardzo często takie kilkuosobowe zespoły są wystarczająco dobre, żeby się nawet czasami z kolegami z NBP uścigać w, 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 w prognozowaniu niektórych zjawisk. Czasem to też jest kwestia tego szczęścia, o którym ja mówiłem. No, ale myślę, że cały czas jakiś taki obraz gospodarki, który ma się w głowie, mhm. przyjmowanie pewnego zestawu impulsów, które oddziałują na gospodarkę, jakieś takie zrównoważone przemyślenie w jaki to sposób może się odbić na, 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 na procesach gospodarczych i oczywiście wspomaganie bardzo różnymi, to wszystko jest wspomagane bardzo różnymi technikami, czy w, dla niektórych zespołów ekonometrycznymi, czy może bardziej narzędzia takie czysto statystyczne, które po, 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 pozwalają obserwować dane. W zespole nad statystykami macie tak, Ma narzędzia tak. w tym zakresie? Tak oczywiście, że tak, oczywiście, mhm. że tak, oczywiście, że tak. Oczywiście wsadowe są podstawowe dane Głównego Urzędu Statystycznego i Narodowego Model? Polskiego. My nie pracujemy na jakichś skomplikowanych mm -hmm. modelach. To raczej jest domena naprawdę bardzo dużych mm -hmm. instytucji, które, które mogą te modele w odpowiedni sposób kalibrować przez odpowiednią ilość specjalistów, i myślę, że to by było zbyt skomplikowane narzędzie dla, dla, dla stosunkowo niewielkiego zespołu. Ale jakbyśmy teraz spojrzeli na sam proces komunikacji, jakbyś powiedział, czy troszeczkę przedstawił rolę Krajowej Izby Gospodarczej w komunikacji tych właśnie prognoz, no bo mamy do czynienia z sytuacją, w której. Wiele zjawisk gospodarczych nie ma charakteru liniowego i o tym wiemy raczej ma charakter dyskrecjonalny. Komunikacja z rynkiem, którą prowadzi bank centralny jako główny komunikator, też jest istotnym narzędziem? Wy też jesteście uczestnikiem te tego procesu? Jeżeli popatrzymy na rywalizację, w cudzysłowie rywalizację w ramach różnego rodzaju konkursu, które odzwierciedlają siłę i moc, to na ile po takim na przykład komunikacie stajecie się tym istotnym źródłem informacji dla uczestników rynku. Na ile odczuwacie to, że Krajowa Izba Gospodarcza i Twój zespół i Ty, twoje, Twoja osoba zaczyna ważyć na ten rynek i Twoje komunikaty zaczynają również kształtować decyzję uczestników rynku? No, myślę, że w tą stronę, że, 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 że to, co my, treści, które my produkujemy w stosunkowo umiarkowany sposób ważą mm -hmm. na, na tym, co robią decydenci. Być może są takie momenty, kiedy, kiedy, kiedy nasze zdanie, kiedy nasza opinia, albo pojedyncza, albo w tej jakiejś masie opinii, które, które, które rynek z siebie wy, 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 wydaje, no, mają jakieś przełożenie na, 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 na decyzję decydentów. Natomiast, nie oszukujmy się, nie muszą mieć i nie aż tak bardzo istotnie znaczą. Natomiast popatrzmy, na drugą stronę komunikacji, ona jest z mojego punktu widzenia dużo bardziej istotna, my mamy bardzo duże, szerokie grono interesariuszy, mhm. bardzo różnych, to są członkowie Krajowej Izby Gospodarczej, więc to jest przeszło 100 izb gospodarczych, tak branżowych, jak i, jak i regionalnych, ale też i inne izby i inne instytucje życia gospodarczego. Ich ich pracownicy, ich, ich interesariusze poszukują wiedzy na temat różnych procesów gospodarczych i proszę zobaczyć, że to jest też często poszukiwanie takiej wiedzy troszkę bardziej wyspecjalizowanej niż to, co jest w takim typowym obiegu. No bo proszę zobaczyć, jakie jest typowe, typowa prośba. Przedsiębiorcy, który mówi, ja oczywiście rozumiem, jakie są wskaźniki ogółem, co się dzieje z PKB, co się dzieje z inflacją, no ale, wiecie, mnie to bardzo interesuje, co się dzieje w konkretnie mojej branży i dostarczcie mi sektor, takie informacje. Dany, dany obszar jest sektor, bardzo tak, sektor, uh tak. -huh. Co robią koledzy moi z branży, czy oni inwestują, czy nie inwestują, jak płacą, Czyli czy co zwalają, wy czy nie. Zespole, no i, tą i Staramy się uh -huh. tak i staramy się to, co się dzieje w gospodarce na poziomie ogółem, no, przełożyć na te decyzje i ewentualnie no to, co będą robili przedsiębiorcy już na takim swoim mikropoziomie. Mm -hmm. tak? Oni muszą mieć troszeczkę głębiej opisane to, 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 co się dzieje na danych ogółem, pokazanie to, co się dzieje w poszczególnych branżach czy w poszczególnych regionach. No i staramy się z tą informacją dotrzeć tak, żeby ona do nich jakoś tak bardziej przemawiała niż jako taki suchy inaczej, komunikat. Dobrze, typu to znaczy, ile, wyszło, ile wyszło przy inflacji na przykład. To znaczy przekładacie na język taki zwykły, zwykłego człowieka, to, co jest bardziej skomplikowane w przekazach na przykład Narodowego Banku Polskiego? No może się okazać, mhm. że często instytucje, które są odpowiedzialne za, za przekaz, popadają w, w, w taką, nie wiem, jak to nazwać, no troszkę manierę, troszkę przyzwyczajenie, że wchodzą tak mocno w swój sposób komunikowania Taki i opowiadania. Język. Tak, że to po prostu w pewnym momencie to się zaczyna robić nieczytelne dla, dla szerokiej publiczności. Mhm. Kiedyś mieliśmy żarty pomiędzy jak jeszcze miałem przyjemność pracować. w Sektorze bankowym, mieliśmy żarty pomiędzy nami kolegami, że w zasadzie część komunikatów pomiędzy jednostkami analitycznymi była tak trudnym językiem napisana, że ja nie do końca wszystko rozumiałem, co moi koledzy pisali. Więc wtedy no, było jakieś takie żachnięcie i że chyba się trochę przefajnowało i trzeba pójść tak, żeby to było bardziej otwarte na na, 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 szarego, na szarego, szerokiego odbiorcę. No bo przecież dla szerokiego odbiorcy tworzymy. Trzeba pamiętać, że logiką dużej części takich właśnie. Zespołów analitycznych, jak mój, ale przede wszystkim to, co się dzieje w sektorze bankowym czy, czy mm -hmm. szeroko rozumianym finansowym, to jest nie tylko produkcja jakichś analiz czy prognoz na potrzeby własnej instytucji, ale też wychodzenie do, 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 do rynku, do różnych interesariuszy, nawet niekoniecznie do klientów tak? to może być potencjalny przyszły klient. Zobacz, no, często jest wykorzystywany u nas ten mechanizm, że no, w Polsce. Trudno się do ludzi trafia przez reklamę. My jesteśmy od zawsze nieufni. No i kiedyś padł taki pomysł, że no może jeżeli będę w instytucji otwarty na ludzi i będę coś im fajnego proponował ciekawego, no to oni będą częściej na mnie zwracać uwagę. I to jest też ten mechanizm, który my staramy się, że tak powiem, wdrożyć i, i, i który z powodzeniem robi wiele, wiele zespołów no, po, podobnych do mojego. W ekonomii mówimy o takiej teorii samospełniającej się przepowiedni. Czyli jeżeli będziemy komunikować w określony sposób wartości albo postawy, no to najprawdopodobniej uczestnicy rynku będą się spodziewać określonego stanu i będą się zachować, tak jak oczekujemy. Jesteś jedną z instytucji, która komunikuje prognozy. Bank Centralny i inne instytucje, banki komercyjne komunikują te prognozy. Na ile Ty ze swojego doświadczenia już widzisz, że rzeczywiście ten mechanizm samouspełniającej się przepowiedni w Polsce działa. Czy rzeczywiście można wyjść z najtrudniejszej sytuacji poprzez pozytywną prognozę, albo złamać gospodarkę przez zapowiedź strach-lęk, patrząc na przykład na to, co dzieje się przez ostatnie kwartały, kiedy ciągle gospodarka jest obciążona komunikatem wojna, 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 niebezpieczeństwo. Polska za chwilę będzie miała zagrożenie. Pytam się w kontekście Twojej oceny, reakcji i, i siły, możliwości obrony w ogóle polskiego złotego, no bo taki komunikat niebezpieczeństwo, a kurs polskiej waluty, no to są zjawiska w tym momencie bardzo, bardzo sobą powiązane. No, myślę, że jest coś w tym samospełniających się scenariuszach i kłopot no, dzisiejszych czasów jest taki, że doskonale wszyscy wiemy, że... Informacje takie pozytywne, że tak powiem, lekkie, mniej trafiają do, 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 do odbiorców niż takie, gdzie się coś alarmuje, coś jest na czerwono, przestrzegamy. No i oczywiście w sposób naturalny wiele instytucji, w tym również media, no korzystają z tego mechanizmu i zazwyczaj idą na łatwiznę, głównie podkreślając te scenariusze złe, no bo one, one się lepiej klikają. No dużo, dużo mhm. większą klikalność ma to, że kilka dzisiaj osób nie dotarło szczęśliwie do pracy, bo coś się gdzieś zadziało, mhm. niż to, że kilkanaście milionów ludzi dotarło, dotarło. szczęśliwie do pracy. Mhm. Więc to, to, to jest te, te, ten mechanizm. tak? Mhm. Jeżeli myślimy o, o, o wpływaniu na, na, na różne scenariusze takie gospodarcze, to oczywiście jest tak, przytoczyłeś ten mechanizm samospołeczności, wypełniający się prognoz. Często też są takie zabawy na, 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 na pograniczu żartów analityków i, i, i dziennikarzy, którzy twierdzą, że jeżeli jakieś słowo w mediach powtarza się coraz częściej, no to ono wywoła jakąś reakcję. Takim słowem mógł być kryzys albo hossa. Mhm. Prawda? I że, I że tutaj też jest jakieś przełożenie. Ja myślę, że nie zawsze jest tak, że wieszczenie choćby dobrego scenariusza powoduje, że on się zaraz spełnia. Doskonałym dowodem jest to, co się dzieje w, w, w gospodarce i światowej, i naszej. Warto na, 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 na naszym odbiorcom przypomnieć, że od ładnych kilku kwartałów nasi główni partnerzy w, w Europie Zachodniej mieli się odskonąć, przebudzić i zacząć wreszcie działać normalnie, a nie w takiej stagnacji popandemicznej i po i, i po, że tak powiem, po, po, zaraz po wybuchu wojny. Um, więc oczekujemy na to i, i, i w zasadzie te nasze scenariusze zakładające, że to już będzie w tym kwartale, musieliśmy co najmniej kilka razy odłożyć. Więc zobacz, że taki scenariusz pod totem już jesteśmy mm -hmm. na progu wyjścia był publikowany przez nas wszystkich, ale to się przesuwało. Oczywiście też takie scenariusze czarne typu, że tu się coś niespodziewanego zdarzy, tam może być źle. Oczywiście też wpływają na ludzi, no bo um, jeżeli się zastanawiamy nad takimi procesami decyzyjnymi istotnymi w życiu i na poziomie naszym osobistym, ale też i na poziomie przedsiębiorstw, no to zobacz, że musimy mieć jakąś ufność w przyszłość, mm. tak? Że ta, że, że, że ta, przyszłość nie będzie miała parametrów istotnie gorszych niż dziś. To nawet nie jest tak, że my wyczekujemy świetlanego czasu i żeby to było coś super, tylko żeby te warunki się nie, nie pogorszyły w stosunku do tego Ale co my widzimy o dzisiaj. W no przyszłości w jakim obszarze, rozumiesz, to bardzo znaczy różnym. Do bardzo różnym bardzo różnym bardzo różnym, no bo jeżeli mówimy o przedsiębiorcach i na przykład mm. kwestii inwestowania, no to oni mają Przede wszystkim opierają się na tym, że będzie zbyt na ich towary i usługi, mm. i że on nie będzie pogorszony, a być może będzie rósł. A w sferze takiej legislacyjnej, że to, co jest w naszym otoczeniu prawno-gospodarczym, nie będzie wyraźnie gorsze niż było. Tak? I jeżeli się spodziewają, że jakiś zbyt będzie i że nic się w przepisach istotnie nie pogorszy, no to wtedy są zupełnie inne nastroje do, do inwestowania. A jak oceniasz w tym kontekście w ogóle stabilność instytucji i siłę instytucji państwa? Bo często mówi się o takiej narracji w biznesie, o wolnym rynku, o tym, żeby tego państwa było jak najmniej, no ale potem przychodzą zjawiska kryzysowe. Mieliśmy pandemię, mieliśmy bardzo silny wybuch zjawiska inflacyjnego, no i tutaj okazało się, że to państwa, przede wszystkim banki centralne musiały realizować, to, nie jest, to jest jednak instytucja. Państw publiczne. Mhm. Jest, znaczy, jestem głęboko przekonany, że to jest w ogóle. Mhm. Poruszyłeś temat, który jest równolegle dwoma sprawami, mhm. bo jedna to jest zaufanie faktycznie do, do, do instytucji i powinniśmy mieć zaufanie, że one się, że, 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 że działają na podstawach, które im wyznaczono, że nikt tej pracy nie wypacza, że ta praca jest poukładana w sposób rozsądny dla nas wszystkich, I jakikolwiek by mhm. to nie był układ, no bo wszędzie na świecie to są troszeczkę i, i, i inaczej działające mechanizmy. Mechanizmy, ale mają być trwałe, przewidywalne, stabilne. A trochę co innego, to jest kwestia tego, czy są duże narzędzia do tego, żeby ingerować w jakieś zjawiska rynkowe, czy nie. No i oczywiście, jeżeli mamy takie narzędzia, no to jeżeli przychodzą sytuacje kryzysowe, możemy ingerować, możemy mm -hmm. coś robić, albo musimy biegiem wymyślać takie dodatkowe narzędzia, których nie było. No, w ostatnim czasie myślę, że mieliśmy miks takich rzeczy, tak? no bo. Yy, Część reakcji w różnych gospodarkach na to, co się zadziało kryzysowo, było owszem oparte na tym, że tam stabilnie działały instytucje, no ale też zaproponowano część takich posunięć, które no nie były takie zwyczajne, one były ewidentnie nadzwyczajne. Stymulowanie gospodarek, no, zakładanie, że jakoś trzeba przetrwać krótki, ale bardzo niekorzystny czas i że to jest zupełnie co innego niż takie typowe wahania koniunktury, kiedy wejście na szczyt zajmuje nam Kilka lat, pobyt na nim trochę czasu, potem mamy stopniowy zjazd i potem znowu gdzieś odbicie Czyli mamy takie kolumnik. Tak, i że, są i, 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 że I że to się coś tam dzieje w taki sposób normalny, zrozumiały, intuicyjny dla nas. A trochę co innego jest, jeżeli mamy jeden bardzo mocny impuls, który przewidujemy, że potrwa stosunkowo krótko, i my musimy zrobić coś, żebyśmy się mogli za trzy miesiące, czy nawet za dwa kwartały, obudzić wciąż gotowi do pracy. A nie po prostu w totalnej rozsypce. Piotr, cofnijmy się do roku 2019, a może nawet mm. troszeczkę wcześniej. Czy jakbyś tak spojrzał na swoje doświadczenie, rok 2010, załóżmy? Ktoś by ci powiedział, że Polskę będzie dotknie kryzys pandemiczny o takiej skali, jaki dotknął, i kryzys i następstwa, kryzysu w postaci zaburzeń w gospodarce i wysokiej inflacji, i jeszcze na to będzie konflikt przy naszej granicy. Jak byś wtedy projektował przyszłość polskiej gospodarki? Mam wrażenie, że gdybyśmy taką dyskusję wówczas odbyli, to większość ekonomistów było, powiedziałoby: katastrofa, kolaps, totalny upadek. Nic by się nie byłoby, nie byłoby co zbierać z gospodarki. No, bo zobacz. Te, te, te zjawiska, z którymi ostatnio mieliśmy do czynienia, no to one są często tak poetycko nazywane, że to jest taka powódź tysiąclecia. Mhm. No i ona czasem przychodzi co 1000 lat. Jak zaczyna przychodzić co dwa lata, to to przestaje być śmieszne, tak? Mhm. Y więc faktycznie trzeba być gotowym na to, na to żeby jakoś inaczej rzeczywistość poukładać. Mhm. Naszym kłopotem Kilku dekad było to, że myśmy w pewnym momencie po, popadli w takie głębokie przekonanie, że wszystko, co się złego zdarzyło, to, to, to się już się zdarzyło. Zdaniem. Że to, to, to już nic takiego się nie będzie działo. Jeżeli coś by się miało dziać, to będziemy o tym na pewno wiedzieli z odpowiednim wyprzedzeniem i że się ewentualnie przygotujemy. Stany Zjednoczone, pierwsza um, reakcja nam pokażą, albo. No, no, może jakoś tak, no ale co, co, coś tak, coś, coś, coś będziemy mm -hmm. działać. Um, i, 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 I przede wszystkim zobacz zupełnie było inne podejście hmm. do ryzyka. E, myśmy zaniedbywali wszelkie ryzyka, typu, że ściągamy coś z daleka, że ściągamy to od jednego, jedynego dostawcy, że mamy jednego głównego odbiorcę, że najlepiej, żebyśmy pracowali na takim stanie no 0,8 ale... no stanu załogi, Piotr, bo w to zasadzie oni się dorobią. No idzie się tam, gdzie okay. jest najtaniej. Okay. zauważ, tak, że taka narracja była przez to, lata kreowana. Była kreowana. No i zobacz, że to, to też ta narracja wpływała na to, że myśmy byli coraz bardziej um, prowadzeni w sposób niebezpieczny, no bo zachowania innych uczestników rynku wymuszały to, żebyś mniej prowadził bezpiecznie biznes. A bardziej tanio, z mniejszą ilością zabezpieczeń, bo jeżeli byś miał tych zabezpieczeń tyle, ile potrzeba, to nie sprzedaż produktu, bo on będzie za drogi. Mhm. Po prostu towar czy usługa musiały być bardzo tanie. A jednocześnie narracja mówiąca: Nie ma państwa ta, dalej, my ta. samodzielnie. Ta. To co powiedziałem, przychodzi kryzys, potem nagle twoga. Nie do Boga, potrzeba tak. żadnego zabezpieczenia, ja nawet mhm. nie mówię o formalnych ubezpieczeniach, które, które, które zacni koledzy z branży ubezpieczeniowej mówią, ale tego może być mnóstwo. tak, to, to, to mogą być mnóstwo zabezpieczeń. Zobacz, że takim zabezpieczeniem jest na przykład to, żeby firma miała pewien, nadmiar płynności i tłumaczono nam po co ci duża płynność zawsze będziesz mógł dużo pieniędzy pożyczyć w dowolnym momencie po dobrej niskiej cenie to po... Po co, po co to trzymać? To jeszcze raz do Tak samo zapasy, inne takie rzeczy. Myśmy się tego wszystkiego wyzbyli, wyzbyli. A, a, a te zapasy dotyczyły nie tylko pieniądza, nie tylko towarów, nie tylko surowców, które są potrzebne do produkcji czy takich krytycznych mhm. komponentów, no ale też i kwestia y, zarządzania y, y, załogą. Mhm. My, my raczej byliśmy wpychani w to, że lepiej pracować na niepełnym stanie załogi, bo zawsze sobie tam jakoś dadzą radę. No i nagle się okazało, że ci, którzy mają pewien nadmiar, który. Ktoś skrzętnie, patrzący w tabelki finansowe powiedziałby, w ogóle to wam niepotrzebny ten zapas. Oni akurat na przykład w pandemię przetrwali, bo oni byli w stanie przy pewnym poziomie zachorowań na przykład utrzymać produkcję. A koledzy, którzy pracowali na poziomie 0,8 zatrudnienia zamiast 1 czy 1,2, no to nagle się okazało, że nie są w stanie kontrolować produkcji, nawet jeżeli mogli prowadzić działalność. Który, wracamy do roku 2010. Jeszcze raz. Siadamy jako ekonomiści, dyskutujemy. Co byś powiedział na taką perspektywę właśnie inflacja, wojna, pandemia? Polski złoty. Co byś widział wtedy z tym polskim złotem? Co miałoby się stać? No, zapomnijmy na chwilę o tym, co się wydarzyło. Tylko jakbyś miał w 2010 roku, ktoś by ci powiedział, że za 10 lat walnie wszystko na świecie, jakbyś uważał, że polski złoty się zachowa? Cały czas tam tłumaczono, że przez to, że jest nie w strefie euro jesteśmy, że mamy własną walutę, że ona jest podatna na spekulacje, że ona jest słabym pieniądzem, że ona w momentach kryzysu zawiedzie nas. Mhm. Tak byś oceniał? No to jest cały czas ten bardzo głęboki, bardzo ciekawy spór. Który, który, który tak naprawdę my między ekonomistami, ale też na, na, na rzecz szerokiej publiczności prowadzimy, jakie są pożytki, a jakie są ryzyka, zagrożenia z tego, żeby no, mieć własną walutę, to albo wrócimy. wejść do, do, to do, tego do wspólnej. Ja myślę, tak? Jak, zobacz, pytanie, że jak zadałeś mi pytanie, o 2010 hmm. rok, to był dla nas dosyć szczególny. I akurat nie czepiajmy się hmm. dokładnie, konkretnie daty, tak, ale tak. zobacz po, po jakiej sekwencji myśmy byli. Ja, jak wchodziliśmy do Unii, no to nastroje były niepewne, takie lekko też mm -hmm. paniczne. Wszyscy żeśmy się obawiali, że u nas się wszystko skończy, będzie mm -hmm. wykupione, pozamykane i tak dalej, i tak dalej. No i wchodząc do Unii, kalibrowaliśmy się do euro, które nam nagle poszło tam na 4,90. Mm -hmm. Przepraszam, już nie pamiętam dokładny kursu. A potem się nagle żeśmy ocknęli w zupełnie innym świecie, że to się nie wywaliło, że idziemy. Dobrą drogą, że zainteresowanie nami jest wysokie, no i zauważ, że w pewnym momencie euro było po 3,20. Były dyskusje, kiedy żeśmy przeholowali, kiedy żeśmy nie przeholowali, no bo trzeba pamiętać, że z jednej strony, jeżeli złoty jest mocne, to nasza pozycja jako obywateli jest korzystniejsza, no bo my mniej płacimy za to, co przychodzi z zewnątrz. Nasze zasoby przeliczone na, nazwijmy, taką walutę jakąś światową, czy dolara, czy euro, wyglądają lepiej, tak? Możemy na przykład no, więcej zakupić gdzieś tam. I nie tylko mówimy w wymiarze towarów, które chcielibyśmy kupić, ale na przykład choćby inwestycji, które możemy wykonać. No ale z drugiej strony, jeżeli ten proces postępuje zbyt szybko, to możemy nie móc się zdążyć do niego zaadaptować i w pewnym momencie się okaże, że nasze towary są za drogie do tego, żeby Tamci odbiorcy chcieli, chcieli z nami w ogóle rozmawiać. Tak? No i zauważ, że my byliśmy świeżo po takim momencie, kiedy w okolicach 2008 myśmy z tego 3,20 znowu walnęli prawie w piątkę. Mm -hmm. I to był bardzo gwałtowny przeskok, bo jak żeśmy z 4,90 na 3,20 szli przez no, 4-5 lat. No to to się wtedy często mówiło, że to idzie za szybko i że wypadałoby wprowadzić i wprowadzono różne mechanizmy, które by ten proces troszeczkę spowalniały. Ale no to potem przecież przyszliśmy... w prowadzonych przez bank centralny. Nie tylko, bo to mhm. były mechanizmy, które były, można by było powiedzieć tak, na styku i banku centralnego, ale też administracji mhm. w kwestii przepływów różnych finansowych, mhm. ale to oczywiście to, 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 to opowieść na, 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 na troszeczkę dłużej. Natomiast myśmy się obudzili w, w okolicach tego 2010 przy zupełnie innym kursie, przy zupełnie innej ufności w ogóle do, do tego, gdzie inwestorzy by chcieli inwestować. No bo my z takiego zainteresowania, no świeży kraj, mhm. świeżo w Unii i duże perspektywy, szybki wzrost przez wiele lat, bo tak powinno być i tak było, no przeszliśmy do takiego, że inwestorzy się boją chodzić po świecie, trzymają się mhm. tych swoich rynków, no i wy, wyceny były zupełnie inne. No i jeżeli, jeżeli myślimy o tym, no to myślę, że ten Efekt stabilizacyjny, do tego, żeby zmiany jakieś zachodziły, ale w, w rozsądnym tempie, żebyśmy się byli w stanie do tego adaptować, są istotne. No i żeby to móc zrobić. Trzeba mieć, trzeba mieć odpowiedni aparat. Oczywiście pamiętajmy też, że jak mówimy o latach 2006-2007-2008, początek, mhm. no to to były bardzo istotne dyskusje tak naprawdę, kiedy my wejdziemy do tego euro, no bo my wchodząc do, do Unii, tak naprawdę zobowiązaliśmy się o tym, do, mhm. do tego. W tej chwili niektórzy mówią, czy to było świadome, czy nie Nie oszukujmy się. Ci, którzy byli tematem zainteresowani, wiedzieli, że myśmy się zobowiązali do, 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 do wejścia do strefy euro, ale wiadomo było, że nie wiadomo, kiedy spełnimy odpowiednie warunki i nie wiadomo, no, kiedy będzie taka wola, żeby powiedzieć już, tak, i z naszej strony, i z tamtej strony, więc wiadomo było, że, że tak, ale nie do końca było wiadomo, kiedy. I, i, I myśmy świeżo byli wtedy nawet, po takiej bardzo dużej dyskusji z tymi wszystkimi za i przeciw, o których no dzisiaj, taki okres rozmawiamy większy i większy zauważ, że Potem ta jakby dyskusja wygasła. Dokładnie. I trochę myśmy A przeszli. Myślisz, I proszę i y, 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 trudno powiedzieć. Ja wspominam aspekt polityczny. Czy to nie jest tak, że to, co powiedziałeś, że troszeczkę byliśmy zaskoczeni, jak dobrze ten polski złoty się zachowuje, w cudzysłowie się mm -hmm. zachowuje, że on nie robi krzywdy gospodarca, wręcz przeciwnie, że jest niezwykle silnym narzędziem, który szczególnie w okresach kryzysu mógłby być nam przydatny? myślę, że to było wtórne. Ja myślę, że brak tego zainteresowania, tej dyskusji był taką mieszanką tego, że to się przestał od strony politycznej zrobić robić taki mhm. modny temat. W związku z tym on też troszeczkę odszedł z mediów. Trochę on wszedł w taką dosyć dziwną strefę, że w zasadzie my nie dyskutujemy, co się opłaca, czy nie opłaca, tylko czy ja jestem za czy przeciw. No i... no mikrofoniki, przecież... pan jest Dokładnie. za czy pan jest przeciw? To, Pioce, A nie, nie mówię do dlaczego. roku 2020, pandemia i wybuch następnych lat, aż do dzisiaj do 2024. Jakbyś ocenił no, tego polskiego złotego, czyli jak on się zachował w twoim przekonaniu i czy w tym okresie posiadanie wa własnej waluty? Pomogło nam, ograniczyło, bądź też zaszkodziło, czy mogło być inaczej, gdybyśmy mhm. na przykład byli w strefie Ty Oceniasz jako <grym> ekonomista ten okay. scenariusz i też chciałbym zapytać Ciebie, jak oceniasz reakcję banków centralnych, Narodowego Banku Polskiego i banków centralnych w ogóle na tą mhm. sytuację, bo ona była, tak jak powiedziałeś wcześniej, totalnie zaskakująca, nielinearna i trzeba było użyć narzędzi niestandardowych. Twierdzenie że coś zastosowano standardowego jest fikcją. Nie. Mhm. Takich kryzysów nie mieliśmy. Znaczy, warto by było, dyskutując o tym, mhm. zwrócić uwagę na rzecz jedną. Kiedyś w większości książek do ekonomii, na których się żeśmy wychowywali, była taka dosyć mocna i twarda zasada, która mówiła, że jeżeli jestem w stanie wpływać na, na, na swoją wa walutę, to jestem też w stanie nią tak trochę sterować, mhm. żeby moja gospodarka była trochę bardziej konkurencyjna i trochę lepiej wyglądała na tle innych. I najczęściej się to robiło poprzez zepsucie własnej waluty, osłabienie jej. Mhm. I moim zdaniem my mieliśmy zbyt długie przywiązanie do tej tezy. Bo mhm. świat się zmienił, warunki dookoła się istotnie zmieniły i to podrasowywanie naszych, naszych możliwości osłabieniem waluty stało się znacznie mniej efektywne niż kiedyś, mhm. a za to się stało dużo bardziej kosztowne niż kiedyś. I wydaje się, że był taki okres ostatnio w, w, w naszym jakby sterowaniu walutą, kiedy to przywiązanie do tego, że jak złoty jest słaby, no to gospodarka tam pójdzie mhm. do przodu, wydźwignie się i tak dalej, no było zbyt mocne i zbyt długo. Mhm. I owszem, w pewnym momencie nawet widać było, że na poziomie komunikacji zrezygnowano z tego, bo zastąpiono komunikat, że tutaj walutą my tu uratujemy wszystko, a, a za to było, że no jednak mocna waluta to sprzyja tam o zmniejszaniu inflacji, bo taka jest oczywiście prawda. Natomiast jeżeli by popatrzeć na operacje, które były prowadzone, to można było zobaczyć parę takich momentów, kiedy, kiedy ta, to, to przeświadczenie, że im złoty słabszy, tym lepiej mm -hmm. dla gospodarki, wciąż, wciąż działało. A tak, w tej chwili już nie do końca jest, bo zobacz, to były podręczniki, o których ja wspominałem, pisane, kiedy typowy eksport do PKB no, w takim mhm. kraju, jak u nas, to było z 15%. Mhm. W dodatku cały ten eksport, jak zaczynałeś robić, od początku do końca mogłeś zrealizować w kraju i wtedy tym się porównywałeś. No a, a, a jak to wygląda dziś? No i eksport, i import do PKB to jest 50%. Jak w zaczniemy w liczyć, tak, w, w naszej gospodarce. Tak. PKB więc, jest więc, to jest eksportowane. Tak, więc jest eksportowa, no ale jak mm. poszliśmy w międzynarodowy podział, pra, podział pracy, no to myśmy się zaczęli w iluś dobrach specjalizować, a iluś przestaliśmy, jeść, przestaliśmy robić, bo, bo po prostu je kupimy. Bo jak się specjalizujemy w innych, to zarobimy tyle, że, że będziemy się mogli specjalizować. Więc ale to też w tej kwestii proeksportowości zobacz, że kiedyś mogłeś od początku do końca w, wykonać wyrób. Na hmm. eksport, tylko siłami własnymi. W tej chwili, jak patrzysz na poszczególne branże i ich wyniki, to tam najczęściej jest, żeby wyeksportować za 100 euro, to musisz zaimportować za 30-40. Musisz surowce, komponenty i tak dalej, inne rzeczy kupić. Więc jeżeli złoty jest słaby, to może faktycznie w złotówkach pokazujesz większe przychody, ale koszty też ci rosną. No oczywiście nie jeden do jeden, no, ale tutaj jest, jest ten duży kłopot. No i też pamiętaj, że mamy też przełożenie tych. Odwrotności pożytków, czyli mhm. nie wiem, tych, tych, tych rzeczy takich, że my, żyjąc w tej gospodarce, która jest uzależniona od, od importu, tego importu jest dużo. Jeżeli mamy złotego słabego, no to u nas w ogóle się zaczyna robić drogo, tak? Mhm. E, i, i, I poczucie, że trzeba coś z tym zrobić tempem pensji, jakimiś innymi dopasowaniami jest bardzo silne, tak, bo kiedyś to było nieodczuwalne, więc może się okazać, że warto by było przedyskutować te kwestie pożytków i kosztów jeszcze raz, nawet jeżeli mamy jakieś badania, które, które nie wiem, są sprzed pięciu czy sprzed 8 lat, no to pamiętajmy, że one widzą troszeczkę inny stan, stan gospodarki, mh. więc to musi być wciąż i wciąż aktualizowane i bez takiego podejścia twardego, że to już sprawdziliśmy 30 lat temu, to to super. No gospodarka inaczej wygląda. 30 lat temu inaczej wyglądały media, inaczej wyglądał nasz kontakt ze światem, nie chodziliśmy z, z telefonami to, przed nosem. W tym kierunku, w którym Ty mówisz, <coughs> znaczy ja miałem niedawno dwie takie dyskusje z tak zwanymi zwolennikami wejścia Polski do strefy euro, w których argumenty, które padały, były argumentami sprzed 20 lat. Jakby zapomniano mm -hmm. cały proces ostatnich 20 lat i ta weryfikacja, która, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, gdybyśmy wrócili do historii powiedzieli sobie tak 2004, 2005, 2006, 2010 tak jak powiedziałem, idą kryzysy wszyscy by uważali, że to będzie tąpnięcie totalne. Okazało się, że nawet posiadając tą niezależną walutę, można było tą gospodarkę stabilizować i można było tą gospodarkę bronić, a wręcz nawet okazało się, że jak popatrzymy na kryzysy i finansowe i te 2008, 2009, 2007 a y, kolejne kryzysy, no to polska gospodarka dosyć Szczęśliwie dosyć ciekawie wychodzi z tych kryzysu. Znaczy, jeżeli myślimy o, 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 o sferze realnej, mm. tak, jeżeli myślimy o, o procesach inflacyjnych, o tym, co się zadziało z naszymi zasobami mm. na, 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 na rachunkach, no to już nie jestem aż tak głęboko przekonany, Dobra, to znaczy, że się że wszystko dobrze południło. Więc niezależna polityka byśmy... może być. Mm. Niezależna polityka zawsze daje szansę, że możemy poprowadzić coś lepiej i cfanie niż inni, mm. i że możemy po poprowadzić również z większymi błędami niż inni, tak. A udało się cwani, jednej... czy z większymi błędami? Jak to oceniać się? Że od... Zależy od się, że, że zależy w którym obszarze. Super, tak? no to powiedz mi, jak Ty jako analityk, jako ekspert y, oceniasz, jakbyś powiedział, w którym momencie był największy błąd wykonany, albo na przykład w którym momencie uważasz, że kowaliśmy, w cudzysłowie zrobiliśmy. Okay. Byłbyś w stanie wskazać takie punkty mm -hmm. góry i Czy znaczy, W pewnym momencie wydaje się, że na, na, nastąpiło takie pomieszanie z poplątaniem, mm -hmm. jeżeli mówiliśmy, zaczęliśmy dzisiaj od instytucji, kto za co jest odpowiedzialny, bo zobacz mm -hmm. jaka w pewnym momencie była narracja. Mm administracja nie mówiła, że chce popchnąć gospodarkę mhm. i w ogóle, tylko głównie komunikowała, że będzie walczyła z inflacją tam dodatkami, mhm. ograniczeniami cen i tak dalej, i tak mhm. dalej. A przez jakiś czas narracja również Banku Centralnego, który steruje mhm. raczej inflacją, finansami, kursem, była taka, że my tu chcemy rozbujać gospodarkę. Mhm. No więc tak jakby się te dwa ośrodki zamieniły miejscami, mhm. no, co też oczywiście wprowadza no, pewnego rodzaju chaos, no bo każdy ma jakąś swoją strefę odpowiedzialności mhm. i powinien na niej się głównie koncentrować. Jeżeli popatrzymy na to, co się ogólnie zadziało z procesami realnymi, no to wydaje się, że myśmy w miarę łagodną, łagodnie przeszli w porównaniu do części naszych kolegów, choćby z, ze starych krajów unijnych, przeszli. No ale może się okazać, że to była też kwestia tego, jak bardzo na przykład byliśmy zamknięci albo nie zamknięci w okresie pandemii, jak żeśmy inne dostosowania prowadzili. Natomiast jeżeli myślimy o, o, o polityce monetarnej, no to. Jedno, co się rzuca najbardziej w oczy mhm. z tego wszystkiego, to to, że my w pewnym momencie zrezygnowaliśmy z pewnej takiej trochę niepisanej, ale dotrzymywanej przez długi czas umowy społecznej, która mówiła, że jeżeli masz na przykład jakieś środki w banku, to może to nie jest jakieś szczególnie dochodowe miejsce na, 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 na jest ich pomnażanie, ale on jest pom... ono jest bezpieczne ze względu na zachowanie wartości tych pieniędzy przy inflacji. No dobrze, ale to źródłem... Poczekaj, ale mhm. poczekaj, bo, bo, bo to jest bardzo istotne. Mhm. I my w pewnym momencie... Przestaliśmy tego aż tak bardzo pilnować. A co to znaczy my przestaliśmy pilnować? Bo to jest ciekawe. Ja wielokrotnie też zwracałem uwagę, że stopy depozytowe całkowicie nie zanadążyły nad zjawiskiem problemowym, jaką była inflacja. Pomimo tego, że Rada Polityki Pieniężnej podniosła te główne stopy w ramach polityki prowadzonej polityki pieniężnej, stopy na poziomie kredytów zareagowały bardzo szybko, a depozyty Praktycznie nie istniało. No, zauważ, że, 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 że to było dwupoziomowy problem, mhm. no bo oczywiście możemy dyskutować, co było faktycznie w bankach, możemy porównywać tylko i wyłącznie poziom stóp podstawowych, no bo, no bo to on jest ustalany mhm. przez, 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 przez Bank Centralny, przez Radę Polityki Pieniężnej. Mhm. No i nawet jeżeli to porównamy, no to zobacz, że te stopy nie, nie, nie były wyznaczone tak, że one powinny. Yy, Zabezpieczyć depozyty przed, przed erozją inflacyjną. A jakby się Tam nawet no, trzeba by było stopę jeszcze wyżej podnieść. Mhm. I jeżeli tego nie zrobiono, bo mhm. na przykład uznano, że to by zatłukło gospodarkę młotkiem, bo tak by prawdopodobnie było, no to trzeba by było. Bardzo szeroko komunikować, dlaczego odchodzimy od tej umowy społecznej z kiedyś, jak głęboko to zrobimy, i myślę, że tu można było zrobić więcej. Ale powiedziałeś ciekawie, powiedziałeś, zatukłoby gospodarkę młotkiem, gdybyśmy podwyższyli światło. No gdyby, gdyby, gdyby nasze stopy podstawowe, sta, mhm. stawka podstawowa nie zatrzymała się gdzieś w okolicach niecałych nie siedmiu, jak było, a poszła gdzieś w okolicach dwudziestu, żeby odpowiednio mhm. ochronić depozyty, no to prawdopodobnie od strony załamania rynku kredytowego, znaczy tego, co by się działo z kredytobiorcami, no to perturbacje byłyby w gospodarce bardzo głębokie. Tak? No, ale, no, ale pytanie, czy trzeba się było zastrzymać na siedmiu, czy może na 15, czy może na 12, tego zdecydowanie zabrakło. Co w ustawie o Narodowym Banku Polskim jest, taki, jest mowa w takim artykule 3 ustęp pierwszy, o podstawowym celu działalności NBP, jakim jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to celu podstawowego NBP, czyli no to poziomu ochronę... cen, tak. tak, no więc poziomu cen, więc można było mhm. dyskutować, że w tym zakresie można było zrobić więcej, mogło się okazać, że można było pozwolić za, bardziej. bardziej, zatukliśmy no, gospodarkę, no, jest no, pytanie, czy ale to ochrona... jest dyskusja, do którego mhm. momentu byśmy bardziej mhm. sprzyjali temu celowi, bo widzisz Wskazałeś dwa cele, które mhm. są trochę trudne do utrzymania naraz, czytając, ale mhm. jeden z nich jest podstawowy bardziej. I my, jako uczestnicy rynku, mieliśmy poczucie, że raczej i jest większy uśmiech w stosunku do tego drugiego celu, tak, ze strony, ze strony władz monetarnych i to był kłopot, tak. Być może można coś tutaj było komunikacyjnie lepiej zrobić. No i zauważ, że podobnie czy nie było... nie zrobiły tak banki pozostałe, centralne? De facto wszyscy chyba chronili bardziej <laughs> gospodarkę, chcieli spowodować, że ta gospodarka przeżyła, żeby to nie była wyjście z, z kryzysu poprzez takie ostre tąpnięcie gospodarki. Wszyscy zauważ, chyba... że, że te inne banki centralne mhm. z taką polityką chronienia deponentów zerwały znacznie szybciej niż my. To było nie wiem, pewnie z pięć, może więcej lat wcześniej niż my. Z drugiej strony, tam, ta tam deponenci, tam deponenci umiarkowana. Tam deponenci jednak tracili mniej, bo tam różnica pomiędzy stopami a inflacją mm. była, była, mniejsza. była mniejsza. Więc, więc to, jest, to jest ten kłopot. No bo zobacz, to jest taki. Pewnego rodzaju przesunięcie środków pomiędzy różnymi grupami mm. społecznymi. I jeżeli byśmy spotkali się w audycji jakiejś innej, o których często wspominałeś, i byśmy dyskutowali jakimś rozwiązaniem, nie wiem, no, w polityce fiskalnej, mm. albo w jakichś tam zadaniach rządu, i coś by dotyczyło przesunięciu 5 czy 10 miliardów złotych, no to po prostu rwalibyśmy włosy na z głów, dyskutowali, mhm. być może bylibyśmy po różnych stronach dyskusji i o niewielkie 5 miliardów naprawdę byśmy się ostro spierali, dyskutowali się, się, czy nie. A tutaj zobacz, że można było zrobić przesunięcia rzędu dziesiątków mhm. miliardów rocznie, jak nie 100 miliardów rocznie i w zasadzie to się tak niezauważalnie mhm. przesunęło. Więc to, to, to A jest byłaby to. reakcja w tym momencie skuteczna, ochronna po drugiej stronie? No bo jednak to polityka fiskalna w tym momencie mogłaby stymulować gospodarkę i bronić ją. A zresztą z drugiej strony no wykonano ogromny transfer środków, 330 miliardów w ramach kryzysów, kryzysu pandemicznego i, i próbowano ratować gospodarkę, czyli te, de facto to, co realizował Narodowy Bank Polski. To była odpowiedź na ogromne. Interwencję polityki fiskalnej. No to jeżeli tak mówisz, no to wręcz nawet ta, mhm. ta, ta, ta interwencja na stopach powinna być nawet silniejsza mhm. niż, niż to, co ja mówię. No bo mhm. jeżeli mieliśmy bardzo luźną politykę fiskalną, no bo taka była potrzeba, mieliśmy mhm. rozpuszczenia mnóstwo pieniędzy, no to tak naprawdę ta reakcja strony monetarnej powinna być jeszcze bardziej restrykcyjna. A tutaj no, można było dyskutować, czy ona była restrykcyjna. To, ale za, teraz załóżmy, że przed nami jest jeszcze w 2021 w wieku mnóstwo kryzysów. No bo mhm. tak się dyskutuje i mówi. Jakie wnioski uważasz, że powinno się głównie wyciągnąć z tego okresu ostatnich pięciu lat, które uważasz, że powinny zostać zaszyte w rolę instytucji w państwie, a przede wszystkim Banku Centralnego czy też Ministerstwa Finansów? Jeżeli w ogóle uznamy, że Ministerstwo Finansów dzisiaj ma tą elastyczność decyzyjną, bo ja twierdzę, że ilość polityk wspólnotowych, które zostały narzucone na Polskę, mhm. powoduje, że ta, te działanie Ministerstwa Finansów jest niezwykle ograniczone. Jedyna swobodna polityka, która może być kształtowana, to jest polityka pieniężna. Co też daje mi więcej argumentów do dyskusji w relacji do roku 2004 roku, kiedy dyskutowaliśmy na temat wejścia zostawienia strefy złotego i pójścia do strefy mm -hmm. euro. W stosunku do dzisiejszego momentu, w którym mamy ograniczenie całkowitej <laughs> polityki fiskalnej, albo jej nie prowadzimy, nie możemy jej prowadzić. I tak jak powiedziałem, jedyny instrument, który nam zostaje, to polityka pieniężna. Czy wiesz, też nie do końca można tak mhm. mówić, że, że to jest takie zdarzenie, że albo mamy, albo nie mamy, mhm. że tak powiem, niezależną politykę monetarną, bo jesteśmy w strefie albo euro, albo nie. No bo zobacz, że jeżeli nasza gospodarka jest coraz mocniej, w, 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 że tak powiem, no wspólna z gospodarką europejską. No, to popatrzmy na wyniki handlu zagranicznego. Popatrzmy na, na to, co się dzieje z inwestycjami. No, my jesteśmy w Europie bardzo mocno osadzeni, bardzo mocno w niej pracujemy. No to jeżeli mówimy, że, 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 że te polityki, w tym również wpływ na naszą fiskalność są coraz bardziej stamtąd, no to zauważ, że naturalne można by było przyjmować, że i też polityka monetarna będzie coraz bardziej wspólna. tak? I to nie jest dyskusja teraz, czy tamta będzie niezależna, czy zależna, no bo to tak, jakbyśmy w tej chwili zaczęli prowadzić rozmowę, czy polityka fiskalna europejska poszczególnych mhm. krajów jest, ma wpływ istotny na to, co robią tamtejsze władze monetarne, czy one są niezależne, mhm. no bo one są niezależne w stosunku do tego, co, co, co tam się dzieje w, w gospodarkach I, 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 i nie można postawić takiego zarzutu, mhm. że to jest wtedy polityka zależna na przykład od tego, co postanowią rządy tamtejszych krajów. Moim zdaniem ta polityka jest niezależna, i teraz jest pytanie, czy my będziemy w jej obrębie, czy nie. No bo ona nadal by była niezależna. Inne pytanie jest takie, czy w obrębie tak dużych zestawów my jesteśmy w stanie dostać odpowiedzi na nasze problemy, które są naszymi problemami, a nie odpowiedzi na jakiś średni poziom w całej Unii. No i czy ten średni to jest, jest w ogóle kłopot, tak? pasujący dla no bo, nas? Prawda? No bo popatrz, jaka była sytuacja w strefie euro, kiedy na przykład. W gospodarkach takich jak Niemcy czy Francja, no oczywiście inflacja oszalała i tam była kilkuprocentowa, ale nie dwa, tylko tam 789, tak się robiło, zależnie od kraju, a na przykład w części strefy euro uciekało na kilkanaście. Mhm. No i ta polityka stosunkowo długiego no, niereagowania na tą inflację była bardziej trudna dla tych krajów, nazwijmy, u których inflacja uciekła gdzieś dalej. I to są raczej te kraje z, z naszego byłego bloku, tak, czyli tych świeżo do Unii przyjętych i tych doganiających, gdzie inflacja z natury jest większa. I czy tam ta odpowiedź, ta średnia dla całej strefy euro była odpowiednia dla tamtych krajów. tak? I teraz to pytanie, jest dyskusja. Dokładnie. I teraz pytanie, co się dziać będzie dalej, jeżeli w poszczególnych, z poszczególnych państw strefy euro zaczynają dochodzić głos o spadku cen, czyli zjawisku od, odwrotnym. Mhm. Teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie prowadzić politykę w ramach jednej strefy, tak zwanej czy obszaru gospodarczego, w którym. W różnych krajach mamy zjawisko inflacyjne, a w innym spadek de facto cen i to nie spadek dynamiki wzrostu cen. Jak stosować politykę wspólną, politykę pieniężną dla wszystkich? I też w tym kontekście zadaję pytanie, na ile widzisz przyszłość strefy złotego? To znaczy, jak Ty jako ekonomista i w swoich prognozach widzisz sens posiadania waluty narodowej? Mhm. Znaczy, jeżeli miałbym mhm. bronić tej koncepcji, tak? no to, to jest to, że my cały czas wciąż jesteśmy w stanie jakoś działać na, 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 na poziom stóp nasz własny i na poziom wyceny naszej waluty, bo ja oczywiście zawsze jestem przywiązany do wszystkich komentarzy, mhm. że rynek i w ogóle tutaj działa na, na, na kurs i, i sentyment inwestorów, no ale pamiętajmy, jak duże są przepływy bardzo różnorakich środków na nasz rynek i z naszego rynku. W jaki sposób nimi można sterować, więc tak naprawdę no, można bardzo, bardzo głęboko dopasowywać kurs mm -hmm. na poziomie choćby rozsądnego porozumienia między NBP-em a, a Ministerstwem Finansów. Tak? Mm -hmm. Są takie mechanizmy, którymi. no ten kurs można by było istotnie zmienić. Mhm. I, I wzmacniając i osłabiając, więc to, że są jakieś chwilowe sentymenty rynku, albo coś tam się dzieje, że ktoś się wystraszył, albo gdzieś poczuł wiatr w żagle, no to te, te, te wszystkie przepływy są umiarkowanie duże w stosunku do, do tych pełnych przepływów, które, które również w jakiś sposób mogą być moderowane przez, przez władze monetarne i fiskalne, znaczy, skutków tych przepływów, tak? Więc. To, to, to zawsze jest taka pokusa, że jeżeli mam własną mhm. możliwość sterowania własnymi procesami, no to będę się w stanie no, jakoś lepiej ustawić do rzeczywistości niż, niż w innych momentach. Z drugiej strony, są oczywiście też skutki negatywne tego, no, mhm. zawsze zawsze będę mógł dostać pytanie, a jeżeli będziesz robił błędy, to jeżeli będziesz robił w tych politykach swoich i tym sterowaniu błędy. To ja się ciebie bardziej boję, jako na przykład inwestor z zewnątrz, albo inwestor krajowy, który się zastanawia, no masz co ma zrobić z własnymi kontakt, inwestycjami. Jak kontakt w Przedstawionej Izbie Gospodarczej z inwestorami? Jak inwestorzy w ogóle postrzegają to, że mamy strefę złotego? Czy, ta, czy ten złoty jest dla nich takim zaskoczeniem, niepewnością, czy też uważasz już dzisiaj, że on nie jest głównym problemem jako zjawisko i oni się domagają? Porzucenia strefy złotego a pójścia w strefę euro. Znaczy, dużo wygodniej biznesowi mhm. byłoby, gdybyśmy byli w obrębie wspólnej waluty. Mhm. I to z bardzo wielu różnych powodów i to są i, i kwestie tego, że jest jakaś niepewność, bo ja mam cały czas niepewność do tego, jak będę się wyceniał w stosunku do moich głównych kontrahentów, głównie po stronie wyceny mhm. eksportu I, i że to istotnie się zmienia nawet na przestrzeni pojedynczych kwartałów i to co ja zaplanowałem dziś i jak pospinałem tam różne procesy cenowe może mi wyjść w ogóle nie tak jak ja myślałem i jestem na grubym minusie. <laughs> Oczywiście do tego są kwestie no, opłaty za te transakcje, tak, no, bo jeżeli kosztów, transakcyjny. nie, kosztów transakcyjnych, ale bardzo różnorakich. Ale ja nie za to za samo wymianę. To jest nadal taki główny temat, czy też uważasz, że to już jest drugorzędna rzecz, bo zupełnie inne zjawiska dla nich są istotne? Czy to jest tak, że pierwsze pytanie, które pada jak spotykacie się z biznesmenem, biznesmen, z biznesem międzynarodowym. Dlaczego wy nie jesteście w strefie? Takie pytanie pada? Z biznesem międzynarodowym to oczywiście takie pytania padają. Mhm. Natomiast oczywiście pamiętajmy, że um, to też jest kwestia, z którym biznesem my mhm. się spotykamy. Bo zobacz, jeżeli mówimy o tym biznesie, który bardziej działa w strefie realnej, to znaczy to jest jakaś produkcja, to są mhm. jakieś usługi, to jest jakieś działanie takie długofalowe, to tam... Zachęcanie nas do strefy euro jest znacznie mocniejsze, no bo jakbyśmy mm -hmm. mieli ustabilizowany kurs wymiany między sobą, no to by było po prostu prościej. Okej, okay, to by była Zdanie. pewność, to by było prościej, tak. Jeżeli rozmawiamy bardziej z biznesem finansowym, to on na tych wahaniach jest w stanie jeszcze coś dla siebie ubrać, zarobić, zarobić więc, więc może się okazać, że tam są pewne jakieś tezy, które mówią, znaczy no, e, 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 jakieś zdania, które mówią, że no to, to, to nie jest nic złego, no, jak wydawacie to To jest dyskusyjna tak, sektorę, tak, ale tak, ja tak. chcę jeszcze jedną rzecz. Zresztą to, no. też w kwestii nawet. Polskich inwestorów, no, część, która jest związana bezpośrednio z, z importem, znaczy z eksportem, wciąż ma w głowie te tezy z tych podręczników sprzed 30 lat, mm -hmm. że im słabszy złoty, tym lepiej, no bo oni widzą, że jak za euro wyeksportowali, no, tak. no to lepiej, jak to jest bliżej 5 zł, niż jak to jest bliżej 3,50. Tak? I to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. <laughs> z drugiej strony, no oni po takim żachnięciu, jak się zaczynają zastanawiać, po ile kupują komponenty, po ile kupują paliwo na stacji benzynowej, bo to też jest istotnie mm -hmm. zależne od tego, po. po po, po, po ile jest złoty, no to, to, to już przestaje być aż tak, tak prosta dyskusja. Tak? Ona jest bardzo wieloaspektowa. Złoto. Na naszym stole stoi takie próba pokazania potencjału banku centralnego. Jak oceniasz tutaj politykę banku centralnego i to, że jesteśmy krajem, który bardzo dynamicznie w ostatnich latach i bank centralny zaopatruje nas w złoto i tworzy. Rezerwy, które są rezerwami ogromnymi. Mhm. Ja myślę, że warto by było dwa słowa więcej na ten temat powiedzieć, no bo um, wydaje się, że to, co robimy w ostatnich latach, to jest wypełnianie pewnej luki, któ która, która powstała kiedyś. Mhm. Bo jest tak, że my tych zapasów złota nie mieliśmy dużo. Mhm. One przy pokazywaniu pewnej mocy gospodarek, tego czym się możemy pochwalić, są istotne. Z drugiej strony też pamiętajmy, że to nie może być tak, że my mamy wszystkie rezerwy w złocie. Jak wychowywałem się w komórce analitycznej, jeszcze w banku handlowym, i tam porównywaliśmy kraje między sobą, no to tam był taki ciekawy opis, którym żeśmy się strasznie fascynowali że są, jest takie coś jak rezerwy walutowe i wszyscy mm. na nie patrzą. No i w pewnym momencie zauważyliśmy, że dla części porównań zaczęto robić porównanie rezerw walutowych, ale z wykluczeniem złota i ewentualnie jakichś tam innych kosztowności, z takiego powodu, że było kilka takich specyficznych krajów, które bardzo dużą część rezerw, mm. nadmiernie dużą część rezerw miały w złocie, no i wtedy Padało takie pytanie. No, jak będziesz to potrzebował upłynnić, to jaką cenę dostaniesz? Jak będziesz je potrzebował naraz wszystkie sprzedać, no to ta cena spadnie do jednej trzeciej tego, co dzisiaj widzisz, i te rezerwy nic nie będą warte, no bo, no bo kurs się tak gwałtownie zmieni, bo będziesz coś z tym potrzebował zrobić. Więc oczywiście. Yy, to nie jest tak, że my możemy pójść tylko w tą stronę i wszystko wymienić na złoto, bo to jest bez sensu, tak? To, to, to by było za ryzykowne. No bo może natomiast, po, złoto może stabilizować, ale nie może być... Natomiast głównie... pewna ilość Pytanie. rezerw w złocie hmm. jest na pewno istotną wartością, tak? Drodzy Państwo, ja chcę wykorzystać już ostatnie minuty naszego spotkania na tą kompetencję Piotra związaną z prognozami. Światowa gospodarka wychodzi z mroku, zaskakująca zmiana prognoz. Jest to prognoza Światowego Forum Ekonomicznego, który na ekspertach, ekonomistach zrobił ankietę i co siódmy twierdzi, że perspektywy światowej gospodarki w bliskim, długim terminie są dobre, ale ja chcę dotknąć tego elementu, który nas najbardziej interesuje. Prognozy dla inflacji są umiarkowane. Mówią w tym roku globalna inflacja obniży się do 5,9%, a w przyszłym roku do 4,5%, z 6,9% w 2023. W ocenie ekonomistów perspektywy dla inflacji w USA pogorszyły się i aż 22% z nich oczekuje, że inflacja będzie tam wysoka. Natomiast w Europie ekonomiści oczekują stabilizacji bądź osłabienia Tępa wzrostu cen. Mają także obawy, że Chiny rozpoczęły procesy deflacyjne. Tu jednak ważne zastrzeżenie: w każdej chwili napięcia geopolityczne, zaburzenia klimatyczne lub kruchość światowego handlu mogą niespodziewanie pchnąć inflację znowu w górę i osłabić światowy wzrost gospodarczy, tak pisze Interia Biznes. Co byś powiedział, jak byś ty ze swojej strony ocenił perspektywę inflacyjną, ale też w kontekście tego. Że jak podaje Narodowy Bank Polski od, od ostatnich kilku miesięcy jesteśmy, trzech-czterech jesteśmy w celu inflacyjnym. A czy, no, czy to, to już to, jest temat to, rozwiązany to, w to, to, Nie, to nie, to, 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 to bardzo szeroki, że tak powiem, wachosz. zakres zadań. Tak, zadań. No bo, ale jesteś no specjalnie. No no mamy 5 minut, więc może spokojnie zacząłeś przedstawić od, cały od koniunktury wachosz. światowej. Od, od, od tej ankiety, która opisuje koniunkturę światową. ja co do zasady jestem z tym zgodny, ale wypadałoby przypomnieć, że jakby przeczytać komunikat równo sprzed roku, to miałby bardzo podobny wydźwięk. No, oczekiwaliśmy, że jesteśmy na progu wybicia się i mm -hmm. już przejścia z tych takich trudnych okresów wierzy, do lepszego. To nie o to chodzi. Ja, ja cały czas po, po, pokładam ufność, że to już niedługo. nie tego nie samu spełniające się tak. o której Ja, ja tak? pokładam ufność, że, że, że my jesteśmy gdzieś na, 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 na progu wybicia. Oczywiście trzeba pamiętać, że czym innym jest cała gospodarka światowa, mm -hmm. a czym innym jest otoczenie dla nas mm -hmm. najważniejsze, no bo pamiętajmy, że no, kłopoty gospodarki niemieckiej, które są i one cały czas no, przeciągają się, są dla nas szczególnie kluczowe. Z bardzo nadal wielu... Nadal, tak, tak. tak nadal, bo przez długi czas mówi, mówiło się, że jak oni mają katar, to my mamy gorączkę. Tak. Czy nadal jest tak? tak, jako... tak no bo zauważ, że analizujecie no, to. No, 30% naszego eksportu to, to, to jest tamtejszy kierunek no, 21%. naszego eksportu. troszeczkę szerzej po świecie. Tak, więc... tylko, tylko zauważ, że mhm. to, to, to rozszczepienie tych, tej koniunktury naszej i niemieckiej polegało też w części na tym. Mhm stosunkowo krótko trwało, no bo ra, raczej ta koniunktura bardzo spójnie chodziła. Mhm. No ale było kilka takich kwartałów, może kwartałów to kilkanaście lat, kilka, że to troszeczkę zaczęło inaczej iść. Niemcom szło słabiej, a nam lepiej na tym tle. I między innymi związane to było z tym, że część procesów z Niemiec przenoszono do nas, tych, mhm. tych gospodarczych, tak? To, co im było, to nam przybyło. I pytanie, jak długo tak może trwać? No i pytanie, jak długo gospodarka niemiecka będzie szukała pomysłu na siebie, mhm. I jak on będzie wyglądał? No po tych wszystkich zmianach, tak, kwestie i, 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 i innych zasobów energetycznych, w innych cenach, innego, innej filozofii, tak, więc my, jako ich bardzo istotny dostawca, w tym również dostawca potrzebny do ich eksportu dalej, no jak my się w tym wszystkim odna, odnajdziemy, i to jest dla nas bardzo istotne. Bardziej niż, niż całe światowe tło. Więc, z jednej strony, do tego komunikatu trzymam kciuki, żeby to faktycznie tak było, że my już jesteśmy na progu wybicia się, no bo ile można czekać. Mhm. A z drugiej strony, no, no, trzeba mieć taką pokorę i spokój, że jakby się nie zdarzyło, przy jeszcze z kwartał z dwa, no to, to przetrwamy. Teraz do, 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 do procesów inflacyjnych. No, myślę, że po, 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 po bardzo dużym wybiciu inflacji. Które było związane głównie z perturbacjami na, na, na rynkach energetycznych, Aha. ale również żywnościowych, no my mieliśmy taką wyraźną fazę odbicia w drugą stronę. No, duża część artykułów żywnościowych okazała się wyraźnie tańsza, nawet nie niż po tej dużej fali, ale nawet niż przed, przed tym wszystkim. Z częścią e e e energii zaczyna być podobnie. Ona jest na pewno znacznie. Tańsza niż w tym piku, niż w tym szczycie. Ale powiedziałbyś, że problem <laughs> to... zjawiska inflacyjnego w Polsce mamy już ze sobą? Nie. Z takiego powodu, że my mamy ten problem rozsmarowany. No, hmm. Były różne prowadzone działania, w tym również osłonowe choćby dla gospodarstw domowych, których zdjęcie dzisiaj dzisiaj zdjęcie się... powoduje, no bo to też nie hmm. może być tak, że my cały czas stymulujemy, cały czas osłaniamy, bo to były nadzwyczajne rzeczy na czas nadzwyczajny. Tak? I w momencie, kiedy się to zaczyna odkręcać, no to się okazuje, że może przyjść jeszcze jakiś impuls. Jeżeli myślimy o naszej inflacji, no, to pamiętajmy, że wciąż przed nami te miesiące letnie, kiedy będziemy mieli te dopasowania i inflacja może trochę pójść do góry, i, i, i potem znowu będziemy w fazie spadkowej. Drodzy Państwo, myślę, że ta prognoza, która została przez Piotra przedstawiona, jest interesująca, istotna też dla wszystkich naszych słuchaczy, uczestników rynku. Piotrze, bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję. za spotkanie. Minęło praktycznie godzina, drodzy Państwo, za nami. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, którzy zainteresowali się naszym kanałem. Strefa złotego w obserwatorze finansowym. Powtórzymy temat. Będziemy zapraszać dalej ekonomistów, o których usłyszycie prognozy, oceny, swoje analizy, które raz się sprawdzają, raz nie. Tak jak w życiu, ale ważne, żebyśmy próbowali zrozumieć gospodarkę i próbowali ocenić rzetelnie to, co jest nam najbardziej potrzebne, żebyśmy jako polska gospodarka osiągali sukces. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Dziękuję. Dziękuję Państwu.